Masia, po raz kolejny udało ci się dostać na Hajlik. Chodziłaś kanałem? Wow, tak, starałam się, czołgałam się po prostu po tych rurach takich obrzydliwych z gównem. Dobra, jesteś coraz lepsza z tym, bo tym razem dostałaś się na ściankę. Tak, no, widzisz, coraz po prostu upgrade'uję. Dobra, a co cię w ogóle tu sprowadza? Dlaczego postanowiłaś przyjść na konferencję Hajliku? No, przyszłam jako na wydarzenie. Ale co tak cię bardzo tu interesuje, że postanowiłaś przyjść, a nie obejrzeć w domu? Dostałam zaproszenie. Może tak. A zaproszenie się przyjmuje po prostu. No, zaproszenie się przyjmuje. Tu na konferencji jest Fagata. Miałyście okazję się spotkać ze sobą wzrokiem? O, ale głośno. W ogóle słyszysz mnie? Staram się coś usłyszeć, ale jest ciężko. Dobra, to przybliżę się do ciebie. Czy ty miałaś jakikolwiek kontakt z Fagatą od waszej akcji? Nie. Dlaczego? Bo uważam, że z kłamcami nie warto dyskutować. Dobra, a czy jej prawnicy się kontaktowali z tobą? Tak. No i co z tych kontaktów wynikło? No i nie wiem, no bardzo prawdopodobne, że będziemy musiały się sądzić. A, okej, czyli zostaniesz pozwana z powództwa cywilnego o zniesławienie pewnie. Tak. No i jak ty do tego podchodzisz? Boisz się? Nie. Dobra, no i pójdziesz do sądu, co powiesz? No wiem, że pewnie się przygotujesz, ale taka pierwsza myśl, co tam powiesz? Myślisz, że masz możliwość wygrania? Zależy, zapytają mnie. No dobra, ale myślisz, że wygrasz, jeżeli ona cię pozwie? Czy myślisz, że naruszyłaś jej dobro osobiste? Myślę, że nie. Bo jakby Jammers, jak widać, nie miał żadnego problemu. Jakby myślę, że wszystko jest w porządku, także nie naruszyłam żadnych jej dóbr osobistych. Czyli jesteś gotowa na tę walkę? Dokładnie. A co sądzisz o tym, że odnowił się hejt na Fagatę i ludzie chcą ją usunąć z internetu? Wiem, że to pytanie jest takie oczywiste, ale chciałbym to usłyszeć od ciebie. No, uważam, że to jest jakby nie do wykonania. Jeśli kamerzysta istnieje w internecie, to i ona będzie, więc nie. A ty śledzisz ją? Spoglądasz, co tam ona działa? Szczerze nie. No ale pewnie coś tam do ciebie dociera, jakieś rzeczy. Co sądzisz o jej rozwoju i o tym, jak że nawet nie przeprosiła? Jeśli ktoś o mnie mówi, to do mnie dociera. Tak to jakieś komentarze zazwyczaj na TikToku, to tak, ale tak to nie. A co sądzisz o tym, że ona nie przeprosiła? No bo tam właśnie były wymagane przeprosiny. W poprzednim wywiadzie mi powiedział ktoś, że ona uważa, że nie ma głosu w internecie. No uważam, że może by dostała głosu, gdyby... Że nikt jej właśnie nie słucha, to może by dostała głosu, gdyby przeprosiła. Na pewno by ktoś ją wysłuchał. Ej, ale chodzi o to, że ona nie ma głosu platformy, żeby przeprosić? Nie, chodzi o to, że nikt jej nie słucha, że ludzie że już jej nie słuchają i jakby nie... Cokolwiek ona nie powie, to niby, nie wiem, tylko powiedziała no, ja bym chętnie posłuchał tych przeprosin, powiem ci. Żebym nawet zawiesił szczerze. Tam oko i nawet bym skomentował. To teraz chodźmy do innego tematu. Moja droga, ty rozpoczęłaś modę na mukbanki. Teraz każdy to prawda. Robi. Co o tym sądzisz? Transsterka. Nic. Że jestem transsterką. No dobra, a nie denerwujecie to? Nie. Na początku trochę, jak ktoś na przykład nie wspomniał o tym, że jakby nagle zaczął nagrywać, bo u mnie widział, ale tylko wiesz, nabąknąć, że albo kogoś chociażby innego z Polski czy coś. Tylko, a tak to nie. Właśnie jestem like, żeby więcej było mukbangerów, bo to jest fajne. A kto twoim zdaniem je robi dobrze? Moim zdaniem robi je dobrze Murcix, robi spoko te mukbangi. I kto jeszcze robi dobrze? Jezu, taka dziewczyna, ale ona ma bardzo mało subskrybentów, tylko nie pamiętam, jak ona się nazywała, po prostu zapomniałam. To wy coś o niej powiedz, może skojarzę, jak nie to na pewno tam w komentarzach Martyna, napiszą. Martyna, tak mi się wydaje. Ona kiedyś była w komentarii? Nie. Nie, ona jakaś nigdy, tam, nie. Jakaś tam Martyna. Dobra, polecamy. Jak wiecie, się, to napiszcie nam, która Martyna. Powodzenia. A kto twoim zdaniem robi to źle? Szczerze, ja tak nie oglądam aż tych polskich mukbangów, więc nie wiem, kto robi najgorsze, ale na pewno ktoś... widziałam kiedyś Martyny Pysi mukbang z kanapkami chyba, czy coś takiego. I to było złe. Ostatnio dużo się dzieje w twoim życiu uczuciowym. Byłaś na jakimś tam wyjeździe ze swoim ex-chłopakiem. Co się do tego skłoniło, żeby wyjechać? Bo ja nie mam w zwyczaju, żeby wyjeżdżać ze swoimi ex. Mało osób chyba ma w zwyczaju. Za 10 sekund rozpoczynamy konferencję. Chyba mało osób ma w zwyczaju jakby wyjeżdżanie z moimi ex. No to no jakby wiesz... Jestem debilem po prostu, no. Jeśli chodzi o to. Po prostu, wiesz, specjalnie pcham palce między drzwi
i specjalnie, wiesz, ja nawet teraz, jeśli coś się stanie, to ja nikomu nie będę płakać, bo mi będzie wstyd. A czy przytrzasnęło ci już te palce, czy między wami jest okej? Okay? No wcześniej już mi przytrzasnęło, nie? No wiem, że ci przytrzasnęło, ale po tym wyjeździe epy. Czy ci przytrzasnęło? A nie, tak troszeczkę pyknęło, ale jeszcze nie przytrzasnęło. Czyli to wszystko prowadzi do waszego powrotu, że będziecie razem? No nie wiem, zobaczymy. To jest takie twoje ulubione stwierdzenie. Nie wiem, chciałabyś, żebyście znowu się tam zeszli? Nie wiem. Zobaczymy. A dlaczego ty nie możesz znaleźć sobie kogoś nowego? Tylko wracasz do tych... Bo istnieje coś takiego jak miłość. No wiem, że istnieje coś takiego jak miłość, ale miałaś też inne miłości. I dlaczego akurat do tego postanowiłaś trochę wrócić? Chyba. No ale zapomniałaś te wszystkie rzeczy, które ci... Nie zresztą, że nie zapomniałam, właśnie pamiętam bardzo dobrze. No i jak było na tym wyjeździe? Bardzo trudne. Wspominaliście sobie, co się wydarzyło? Wyjaśniliście, czy po prostu... Wyjaśniliśmy się sobie to już trochę wcześniej. Bo to nie było tak, że nagle z dupy pojechaliśmy na wakacje, tylko już trochę mieliśmy tam parę tygodni, zaczęliśmy mieć kontakt i tak dalej. Więc to nie było tak, wiesz... Bardzo zastanawia mnie twoje podejście, kto zapłacił za te wakacje. Ty jako niezależna kobieta sama, czy po prostu dałaś się zabrać? Nie no, oczywiście, że dałam się zabrać. I po prostu cały wyjazd ci zasponsorował? Nie do końca. Tam jakąś kolacyjkę kupiłaś, żeby się odpłacić. A czy kasa w życiu dla ciebie jest istotna? Tak, jest. No ale po to, żeby żyć tak, jak się chce tak naprawdę, a nie byleby mieć pieniądze, tylko właśnie po to, by żyć po swojemu. Czy wynika to z tego, że kiedyś nie miałaś i teraz mocno ciśniesz, żeby mieć? Nie, bo nie cisty wcale mocno, żeby mieć. A wspierasz swoją mamę? Tak. W jaki sposób? Dajesz jej kasę, kupujesz prezenty, zabierasz na jakieś kolacje? Jak to wygląda? Bo warto o tym powiedzieć, pokazać twoją dobrą twarz, że masz też dobrą twarz. Takie serduszka teraz nad tobą, że jednak da się. Zły charakter też ma dobre strony. Znaczy ja wiem, że zły charakter po prostu nikogo nie udaje, wydaje mi się. I przez to właśnie jestem odbierana jako zły charakter, bo po prostu jestem szczera. I jakby wiesz, nie owijam, no nie kłamię po prostu, że robię coś innego niż robię. Także wydaje mi się, że może przez to. Czy jakiś influencer, który był po tamtej stronie ufagaty, przeszedł do ciebie? Teraz? Ostatnio? Ale w sensie w ostatnim po jakiej stronie? No wiesz, że był odfagaty, ale przyznał ci rację i powiedział, że jest po twojej stronie. Tak. A ty myślisz o tej sytuacji, bo ludzie szczerze jarają, nie? Właśnie wiem, ale ja już szczerze nie. Szczerze właśnie już ja zamknęłam ten temat w swojej głowie, już dla mnie to jest... Tylko po prostu jak słyszę, ja już tak naprawdę nie poruszam tego tematu, nawet jakby prywatnie i tak dalej. Ale po prostu jak słyszę kolejny raz, jak właśnie między, że tak powiem, influencerami albo osobami, których znamy, znów jest przytaczany mój temat przez fagatę i jakieś kłamstwa wręcz, takie już no, obrzydliwe rzeczy są myślane, to no, to się wkurwiam, no ale co mi złego, ja nie wiem, co by się musiało stać, żeby ona przestała mówić. Filmik na fagatę wrzuciłaś na YouTube'a, ile na nim zarobiłaś tak mniej więcej? Czy to był najlepiej monetyzujący się filmik na twoim kanale? Myślę, że jest to oczywiste, gdyż miał 2 miliony, chyba 2,5. No tak, no trochę coś tam zarobiłam. Czyli ile tak mniej więcej? Z 5 tysięcy? Bo ja nie wiem, jakie są stawki. A, dobra, okej, okay, no to co? Kończymy nasz wywiad, spotkamy się wkrótce. Mam nadzieję, że wszystko się w twoim życiu ułoży ja i rąk ci nie przytrzaśnie. Ja również bardzo lubię wywiady z tobą. Polecam. Dzięki.